Markerem bram. Oj, oj, oj. Stawiam na gońca na dużej przekątnej i roszuję. Jeśli chcę to wygrać, muszę znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Może tak na razie. I tak. I tak. I tak. Mam nadzieję, że pozycja się troszkę otworzy. Mam taką cichuteńką nadzieję. No nie, no tu wchodzić mi na punkty. Jak można tak wchodzić na punkty? Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. No dobra, no tu. I na skoczek E6 zagram hetman C8. Bronię się, jeszcze dycham. Na E4 biję do oporu. No tu jest słaby taki goniec. Nadzieję powkładam w tym gońcu, że on będzie słaby. Znowu mi te włosy jakoś tak dęba stają. Ojej, jak można? Mojego kiepskiego gońca. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No to... Hop! I no to hop. Król, a przeciwnik ma parę gońców. Powinien stać na białym. Po biciu będzie słaby pion E3. Nagrożą gable. Witam pana Maniusia. Jak zbije?
Czy mogę zagrać C5? No zagrajmy C5. Jeszcze podwisa goniec na C. Jeszcze podwisa goniec na C. A, no właśnie. No może tu. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie jest, nie jest. O, tu chciałem zagrać. I tu chcę zbić. Tu chcę zbić, ale tu muszę uważać, bo ten czarnopolowy goniec był trup. A teraz jest piękny. Otóż to. Goniec był trup, a teraz jest piękny. Teraz chcę wejść skoczkiem na E4. Teraz chcę wejść skoczkiem na E4. Teraz ucieknę królem na białe pole. Może mi się uda. Marnie to wyszło z tą ucieczką. Marnie mi to wyszło. Otóż to. No ale ten hetman nie stoi szczęśliwie. Wymienię hetmany, nie dostanę mata. Na wieżę, na wieżę. Biję i chyba wygram. Oj, dziękuję.